jadę na rowerze, słuchaj dobre gdzie. Rower mam posłuchać, taki niebieski jazz. Może byś tak do mnie wpadła popedałować. Uwierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depiemy sobie od wsi do wsi. Może byś tak do mnie wpadła popedałować. Flaga na maszt, Lubliniec jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Flaga na maszt, Lubliniec jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Cześć, witam Was w ten majowy poranek i zapraszam na wycieczkę rowerową z Dobrodzienia do Lublińca. Będę jechał drogą numer 46, wzdłuż której w tamtym roku oddano do użytku drogę rowerową. Po drodze będę mijał okoliczne lasy, w których postaram się coś upolować. Oczywiście fotograficznie, a także będę przejeżdżał przez Szwajcarię. W Polsce, właściwie w każdym ładniejszym zakątku, jest jakaś Szwajcaria. Tak na przykład na Kaszubach jest Szwajcaria Kaszubska, na Podkarpaciu Szwajcaria Robczycka, na Dolnym Śląsku Szwajcaria Lwówecka, a jak ktoś lubi Szwajcarię zimą, to mamy i takową Szwajcarię Bałtowską. Partien aus der Rzędowicer Schweiz bei guten Tag. Aus der Rzędowicer Schweiz bei guten Tag. Do Szwajcarii rzędowickiej ode mnie jest przysłowiowy rzut beretem. Dlatego często i chętnie odwiedzam to miejsce, a dojazd jest czystą przyjemnością. Droga asfaltowa poprzez otaczające zewsząd lasy. Na wysokości wiaduktu, który wybudowano nad zaistniałym wąwozem, schodzę dość mocną stromizną w dół do rzeczki Myślina. Swoją żartobliwą nazwę Szwajcaria Rzędowicka zyskała na początku XIX wieku, kiedy to mieszkańcy zachwyceni pięknem tego terenu byli także z niego dumni i w ten sposób chcieli zaakcentować uroki tego miejsca. I ten wąwóz, już tu ponad 30 metrów spadku jest, dosyć stromego, utworzyła ta rzeczka siłami natury. Niesamowite. Te siły natury to niestety też liczne powodzie tych terenów w XVIII i XIX wieku, a także gleby mało odpornej na korozję. Strumyk, którego źródła znajdują się w rzędowickim lesie, na przestrzeni stuleci wyrzeźbiły w tych piaszczystych terenach głęboką kotlinę rozciągającą się aż do Bziąkowa. Z tych sił natury, czyli zasobów wodnych, korzystano już od bardzo dawna. W przeszłości były tu młyny wodne, a także olejarnia i tartak. Przy potoku Bziąkowskim funkcjonował folwark, którego ruiny możemy zobaczyć do teraz. No i znowu jestem w Bziąkowie przy okazji vloga o Szwajcarii. Nic się tu nie zmieniło, żadnych postępów remontowych czy jakichkolwiek prac tutaj nie widać, a szkoda, bo to fajny teren. Tak siedząc i rozmyślając w tych ruinach, pomyślałem, że gdybym tak miał milion wolnych dolarów, to chętnie zainwestowałbym je tutaj. A to nie jest przypadkiem jastrząb banku centralnego, spoglądający z wysokości na pięknie rosnącą inflację? Stoję jako jastrząb na czele jastrzębi. Nie myśl tyle, bo cię zjedzą motyle. My tu wszyscy, i z lewej, jak i z prawej, popieramy jastrzębie z banku centralnego. Dzięki nim rośnie i nasze poczucie własnej wartości. No a teraz spadaj stąd. No dobra, już idę. Pójdę zobaczyć, jak wygląda staw za folwarkiem Bziąkowskim.
wracam już do dobrodziejstwa. Ryneczek w Dobrodzieniu wygląda całkiem sympatycznie. Wyjazd z Dobrodzienia do Lublińca jest banalnie prosty. Dojeżdżamy prostą drogą do trasy numer 46. Do Lublińca mamy, jak widzicie, 20 km. I właściwie jak się wyjeżdża z Dobrodzienia, można jechać prawą albo lewą stroną drogi 46. Jakby naturalny wyjazd jest prawą stroną. Oczywiście jadąc z mojej wsi, jadę lewą stroną. No i w tym miejscu musimy zmienić jednak z prawej strony na lewą i będziemy tak zmieniać kilka razy. W tym miejscu jednak nie dajcie się zwieść drodze rowerowej. Dokładnie z tego miejsca oddala się ona od drogi prowadzącej do Lublińca, więc musimy się zawrócić i pojechać fragment tym pasem awaryjnym, aż dojedziemy do kolejnej ścieżki, która dokładnie jest za 1400 metrów. Ja niestety dałem się zwieść tej drodze rowerowej na manowce i wylądowałem w rzepaku. I właściwie nie mogłem się nie zatrzymać w tym rzepaku tutaj. Piękne miejsce. A wracając do Lublińca, to już właściwie w tamtym roku nagrywałem taki materiał na konkurs z okazji 750-lecia istnienia miasta Lubliniec. Konkursu oczywiście nie wygrałem, ale zostało mi dużo materiałów, które na pewno pokażę w tym vlogu. A najbardziej charakterystyczne dla Lublińca są liczne tam ścieżki rowerowe. Wydaje mi się, że teraz we wszystkich miastach, jak jest robiony jakiś remont, to myślą o rowerzystach i tworzą te drogi rowerowe. Natomiast w Lublińcu miało to już miejsce 20, a nawet 30 lat temu. Flaga na maszt, Lubliniec jest nasz. I tu też koniec drogi rowerowej. O kurczę. Nie, chyba jest po drugiej stronie. Jak widzicie, czasami tutaj trzeba zmienić stronę, ale i tak jest genialnie. No to przekraczamy drogę 46. Piesi mają pierwszeństwo, nie? Jak stoją i czekają na przejściu. To w teorii chyba. No i teraz tą stroną mamy ciąg dalszy drogi rowerowej. Taki mam fajny cień. Krasiejów, park rozrywki. Moja tura była mała. Jeździliśmy do Krasiejowa co rok. A teraz już jest duża, już jeździ. Żeby tu znowu jakaś zagłostka. A no tak, czyli znowu zmieniamy pas ruchu, będziemy jechali lewą stroną teraz. A i do po drodze, jak zapomnieliśmy czegoś do picia. My musimy się przemieścić na drugą stronę.
Wszyscy jeżdżący na rowerze, którzy dzielili kiedykolwiek szosę z jeżdżącymi tam tirami, wiedzą, że to nic przyjemnego. Dlatego w ogóle nie przeszkadza mi ciągła zmiana strony ścieżki rowerowej. Szeroka, na 4 metry, trasa rowerowa. Rowo-spacerowa. I można w pełni cieszyć się przyjemnością jazdy na rowerze. Jednak lody zdecydowanie bardziej polecam w samym mieście. Jak lody, to też tylko w Lublińcu, tak? Oczywiście. I Dominika, jak się tutaj mieszka w Lublińcu? Bardzo fajnie, spokojnie. Można w okolicy pojeździć na rowerze, jest dużo ścieżek rowerowych, piękne tereny zielone. Myślałem, że powiesz, że fajnie, ale tutaj bez roweru to ani rusz. No dokładnie, bez roweru ani rusz. W całym dniu dobrze jest się gdzieś zrelaksować, odpocząć i takim fajnym miejscem w Lublińcu wydaje się być Lubisfera. Można tu zjeść dobrą pizzę i oddać się innym rozrywkom, takim jak bilard czy różne inne gry. Nastał wieczór, więc żegnam się już z Wami i zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnych vlogach. Cześć!